Witam was, moi drodzy, serdecznie. Z tej strony Shiro. Witam was w kolejnym odcinku Dying Light 2 Stay Human. Ostatnio mieliśmy zlecenie tutaj od naszej pani, która w sumie broni całego bazaru, żeby zdobyć kryształy na handel. Tak więc mam nadzieję, że się dzisiaj tym zajmiemy. Dodatkowo kupiliśmy sobie ulepszenia broni i zmodyfikowaliśmy sobie broń całkowicie na iskry i pożogę poziomu pierwszego. Więc będziemy dalej kombinować w ten sposób. Co tutaj jest? Tu jest wyjście. 22.17, mamy jeszcze sporo czasu, więc śmiało. Dobra, lecimy. No? No? Co znalazłeś? Znam już miejsce, ale powiedzieli mi, że twój brat już o nie pytał. Herman, sprawdź, czy Barney włączył radio. Barney? Odpowiedz. Barney! Cholera. To dlatego się wyłączył. Chce znaleźć kryształy na własną rękę. I pewnie znowu włoży kij w szprychy. Rozumiem, że to nie pierwszy raz. Nie. Zawsze na siłę chce się wykazać. Ostatnim razem został ranny. Nawet całkiem niedawno. Jebany gówniarz! Zabiję go! Zabiję! Czemu się obwiniasz? Dlaczego się obwiniasz? Każdy odpowiada za siebie. Słuchaj, sam powiedziałeś, że jesteś tu od niedawna. Dlatego mało wiesz. Jestem tu odpowiedzialna za bezpieczeństwo. A on jest moim bratem. Obiecałam go pilnować. Obiecałaś? Komu? Nieważne. Skopię Barneyowi dupę, jak wróci. O ile wróci? Jak Barney został ranny? Jak Barney się zranił? Nie chciał mi powiedzieć. Moim zdaniem to robota SP-ków. Twój brat nie jest z tobą szczery? To nie twoja sprawa. Barney, odpowiedz mi. Szlak by to trafił. Jeżeli polazł tam w takim stanie, to już po nim. Mogę spróbować go znaleźć. Ty? Byłem już w ciemnej strefie. W szpitalu Gere. W szpitalu St. Joseph? Serio? Jeśli go uratujesz, nie będziesz żałował. Idź. Szybko. Musisz go znaleźć przed świtem. Postaram się. Ej, Gorel, ty się uspokój, bo ci zaraz nakopię do dupy. Nocne opowieści. Podczas eksploracji miasta napotkasz postacie oznaczone ikoną questa z czasem, czyli z nocą. Sygnalizuje ona nocne opowieści, misje, które najlepiej wykonywać nocą. Po wejściu w interakcję z postacią przytrzymaj T, by zmienić porę dnia na noc, dzięki czemu misja będzie mogła rozpocząć się natychmiast. Fajne ulepszenie. I coś takiego mi się podoba. Naprawdę ja nie chcę was ganić, Techlanda, za to, że robicie coś fajnego. To jest spoko, naprawdę to jest spoko. Tylko no niektóre rzeczy, na przykład, że nie mogę skiwać na NPC-ty, to jest dla mnie akurat osobiście bolączką. Bo w jedynce na tym w sumie tylko polegałem. A poza tym, no ten parkour jest strasznie sztywny, strasznie. Moim zdaniem powinni zostawić całkowicie. Ja wiem, że to jest inny chyba silnik, co pamiętam. Ale powinni to zmienić, jeszcze powinni zostawić, przepraszam bardzo, to co było wcześniej. Bo to co jest w tej chwili, no nie przemawia do mnie aż nad to. Możliwe, że muszę po prostu się przyzwyczaić, że dlatego teraz tak ginę, no bo wiadomo, gram na trudnym poziomie. I tego parkouru jeszcze w sumie nie znam. Nie znam mapy, tak samo jak było w The Following. W The Following bardzo często ginąłem, bo również mapy nie znałem. Ale no tutaj, no ten parkour mnie boli, bo czekałem na tą grę tyle lat i naprawdę, naprawdę jest to dla mnie bolączka. Bolączka, bo uwielbiałem w tej grze tą całą swobodę lotu i tak dalej. Wiadomo, że to gra nie była realistyczna, no ale... Ale jednak, no. Dobra, idę. Idę, spokojnie, wyluzuj. Gdzie ty jesteś? Tam gdzieś. No biegnij. W sumie ta odporność potem już naprawdę przestaje mieć znaczenie z tego co widzę. Ja ci zaraz dam pierwszą pomoc. Masz przyjacielu, dawaj mi punkty, dawaj mi goldy, dawaj mi wszystko co tam masz. Ocaliłeś mi skórę, stary.
A to za fatygę. Dziękuję. Naprawdę nie chcę tutaj Techlandu jakoś mieszać z błotem, bo mimo iż nie byłem cyberpunkiem zainteresowany, bo dla mnie ta gra to jest coś, co mi się nie podoba osobiście, nawet jeżeli byłaby bez bugów i tak dalej. A na Dying Light'a czekałem, więc no miałem dosyć poważne oczekiwania wobec tej gry. Ale widzę, że Techland naprawdę poszedł na łatwiznę. Stanowczo poszedł na łatwiznę. Dobra. 37 metrów stąd. I dlatego twierdzę, no jeżeli naprawdę mieli zrobić coś dobrze, to ja to pochwalę, ale jeżeli zrobili coś źle, tak jak na przykład właśnie ten system parkouru, który mi się osobiście nie podoba, no to już niestety tego pochwalić nie pochwalę. Dobra, dużo ich jest tutaj. Złomu, trochę innych dupereli. Rozumiem, że musimy się tutaj przedrzeć jakoś po cichutku, bez pośpiechu. I tak, aby nas nie wykryli, cholera jasna. Sporo ich jest. Dlatego też na przykład właśnie to, co zrobił Techland z tymi zombiekami. Czy to jest fajne? Kwestia sporna. Sophie, jestem w środku. Nie widzę Barneya. Musisz go znaleźć. Na pewno gdzieś tam jest. Szukam. Szybko. Kwestia sporna, aczkolwiek ja jako taki hardkorowy gracz, no to jeszcze jest do zaakceptowania. Wiadomo, że Dying Light 2 musiał mieć jakieś zmiany. O, co to jest? Kryształy? Of course. Biały rdzeń kryształu. Czyli tu możemy sobie kryształki pofarmić, fajnie. Czyli jak blisko nich przejdujemy, one sobie ładują agro, chyba nas wyczuwają wtedy. Dlatego na przykład oglądałem kilka przekazów medialnych co do Dying Light'a 2 i wszystkim się to tak naprawdę podobało, jedynie co się nie podobało to fabuła. Czy fabuła w tej grze jest zła? Wszyscy mówią, że w jedynce była zła. Mi się na przykład w jedynce bardzo podobała fabuła. Mimo iż no była taka przewidywalna i tak dalej, ale mi się podobała osobiście. Dlatego zawsze jak ktoś mówił, że kurczę, ta fabuła w Dying Light 1 była do dupy, no to ja zawsze byłem osobą, która mówiła, no wcale w sumie nie. Zresztą przeszedłem tą grę tyle razy i naprawdę no, takiego sandboxa jak w 1, no to jeszcze nie miałem, no. Takiego fajnego, gdzie mogłem sobie latać bezproblemowo. A na pewno już nie w grze AAA. Więc czy na przykład to jest głupie? Myślę, że nie. Myślę, że daje to jakieś takie pole do manewru właśnie osobom, które lubią jakieś skradanki i tak dalej. W ogóle widziałem, że dużo osób na przykład Dying Light 1 strasznie obwiniało za to, że nie miał jakiejś takiej opcji cichego rozwiązywania spraw z zombiekami. Powiem tak, Dying Light 1 miał na przykład takie właśnie wybory, tylko niestety dopiero od jakiejś tam... O cholera. Dopiero od jakiejś części rozgrywki, no. Tutaj jest to zrobione już od samego początku, fajnie, bardzo mnie to cieszy. Oj. Sophie, tu Aiden. Znalazłem radio. I zwłoki mężczyzny. Biały, łysy facet. Przykro mi, Sophie. To nie Barney. To Kojak. Jeden z naszych. Barney musi być blisko. Mhm. No gdzie idziesz? Badanie. Czasami informacje nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Aby je odkryć, musisz wykorzystać mechanikę badania otoczenia. Aby zbadać dany obszar, wciśnij Q i użyj swojego zmysłu przetrwania do rozejrzenia się za tropami. Podążaj za ścieżką utworzoną przez tropy, a dotrzesz do celu. W razie potrzeby użyj zmysłu przetrwania ponownie, aby odświeżyć tropy. I na przykład widać mega, ale to mega inspirację Wiedźminem trójką, naprawdę. Widać strasznie, czy strasznie, to jest taki... To jest złe słowo w sumie. Dobra, tropy są tutaj. Widać właśnie, że
sugerowali się... Sophie, znalazłem krew, świeżą. Pośpiesz się. Strasznie się inspirowali właśnie Wiedźminem, z tego co widzę. Aczkolwiek... Nie uważam, żeby to było złe. O tak. Nie uważam, żeby to było złe, bo... Wiedźminie, mimo iż to była w sumie właśnie taka dosyć jedna ze słabszych interakcji, jeżeli chodzi o tropy i tak dalej, to i tak było ciekawie. Aczkolwiek mówię, no... O, jest Barney. Idź spać. Ja wiem, że to jest dopiero w sumie na początek tej gry i tak dalej. Dengradinka jest no od 7 lat już i miała masę patchy, masę wszystkiego innego. Aczkolwiek... Jebane! Co ja mam zrobić? Barney? To ty? A ty kurwa kto? Jestem od Sophie. Ta, a ja od jebanych espeków. Kimkolwiek jesteś, spierdalaj! To nasze kryształy. Łapiesz? Nie dostajesz! Barney, otwieraj! Spierdalaj! Sophie, znalazłem Barneya, ale zamknął się w pokoju. Żyje. Całe szczęście. Uparty gnój. Po prostu spróbuj z nim pogadać. Spróbuję. Barney! Wracaj, skąd przyszedłeś! Byłeś albo cię zmuszę przestać zgrywać twardziela, twoja siostra się o ciebie martwi. Twoja siostra się o ciebie martwi! Nawet nie próbuj! Nie mieszaj w to sobie! Ale to prawda! Masz szczęście, że jestem zajęty! Barney, liczę do trzech. Jeden... Dwa, trzy! Pierdalaj stąd! Nic ode mnie nie dostaniesz! A masz! Świetnie! Zombie. Wydaje mi się, co fajnie się złożyło, bo w sumie ostatnio zacząłem oglądać serial na Netflixie właśnie też o zombie, taki dosyć koreański. I powiem wam, że świetnie się to grało właśnie z premierą Dying Light'a. Wow, w końcu Ignite zapodał. Bon. Wow! Falta się dziady. O kurwa. Pyk. Boom headshot, boom headshot, boom headshot. Kurde, mam mało HP. Bon. Do. Jaku. Już? O nie, ty żyjesz. Wow, no dobra, broń mamy silną. Kamikaze! Pyk! Ła! No serio, broń to mamy silną. Dobra, trofeum. Trofeum sobie zbieramy. No i właśnie, to jest kolejny powód, dlaczego mi się to nie podoba. Trofeum. Czy to dobre? Moim zdaniem już niekoniecznie. Jeżeli chodzi o trofeum, no to wiadomo, że jeżeli gdzieś biegniemy i tak dalej, no to możemy mieć problem ze zbieractwem tego wszystkiego. Nawet jeżeli nie chcemy tam zamiarów przeszukiwać i tak dalej, to już sobie nie odblokujemy w większości schematów. Barney! Dobra, starczy! Poszły? Tak, poszły się przewietrzyć. Sophie wspominała, że jesteś uparty, ale nie, że głupi. Ej, powinienem ci spuścić w pierdol. Masz, weź radio. Spadamy stąd. Nie, Bisklak, musimy go znaleźć. Kto? Odciągnął zakażonych, prawie mnie tam dopadli. Gdyby nie on, skończyłbym jak Kojak. W tym stanie nikogo nie będziesz szukał. To dzieciak. Obiecałem jego matce, że sprowadzę go z powrotem. Łapiesz? Ściągnął te gnidy na siebie, rozumiesz? Żebym zebrał kryształy dla bazaru. Muszę go znaleźć. W tym stanie nikogo nie będziesz szukał, słyszysz? Nie wrócę bez niego. Dobra, poszukam go. Gdzie go szukać? Był na parterze, kiedy mnie chuje otoczyły. Wybiegły za nim przez boczne drzwi. Dobra, zostań tutaj i czekaj na mój sygnał.
Znajdę twojego kumpla i wrócę po ciebie. Szybko! Rozkazywać co możesz. Na pewno nie mi. No, naprawdę? Ale świństwo. Wow, ale żyrandol. Dobra. Są uboczne drzwi. Krew. Pewnie pisklaka. Znajdę go po śladach. Uhu. Drzwi. Dobra. Po cichutku. O, co to jest? Wbiegł na ciężarówkę. Może mu się udało. Nie? Ewidentnie. Kurde, ile zombiaków tu jest. Sporo was tutaj jest, naprawdę. O nie, biegnie. No, już. Starczy ci? Nie ma go. No, przestań to robić. Chciałem powiedzieć Kyle, nie udało małpki, ale nie, to nie Kyle. Tym razem to nie Kyle. Pusty. No, przestań mi rodzinę prześladować. Nic nie masz, pusty. Złom i złom. Dobra. Pisklak, gdzie ty możesz być? Znalazłeś go? Jeszcze nie. Jeszcze nie, ale mocno krwawił. Idę po jego śladach. Nie myślę, że to on. Bez walki się nie poddał. Dobra, tu były ślady. Gdzie są dalej ślady? Rozumiem, że już ich... A, wleciał na górę. No dobrze, przepraszam. No ale najpierw zrobimy tu mały research. Kwietniki, złomy i tym podobne. No nic nie ma? Jest, żywice i szmaty. Dobra. Tak muszę mniej więcej jeszcze kontrolować mniej więcej długość odcinka, nie jak poprzednio. Bo powiem wam osobiście, że ostatnio to się popisałem. Dzień dobry, do widzenia. Żegnamy państwa. 102 punkty. Rybie nocne. No, to trochę mamy. Piskrak żyje. U, co pigment? Już ci pomagamy, spokojnie, piskraczku. Spokojnie, wyluzuj. Ja tu tylko szybki research. No, tych zarażonych? Sporo. Chciałem ją tak liczyć, to o matko boska. Mnie nie pobijesz. Ja mam 12. Nie, no nie mam. O nie. Dobra, robi się nieciekawie. Robi się bardzo nieciekawie. Piskra, gdzie ty jesteś w padalcu? Gdzieś na dole? Nie rób sobie jej, proszę. Serio, jest gdzieś na dole. No gdzie? To mnie, gro, oszukujesz. Tylko jest na górze pewnie. Uuu, chciałem powiedzieć ty bredna gro. Przepraszam, dawaj mnie to. No nie było. Nie było. Dobra, tu jest piskę gdzieś, dobra. Mamy go. Chwila. Nie jesteś Barneyem. Widziałeś ciała? To ja to zrobiłem. Tobie jeli to wychodzi? Kto? Aiden, możesz się ruszyć? Barney mnie przysłał. Barney? Ja... Stary, dobry Barney. Udało mu się, no nie? Zdobył te kryształy? Tak, zdobył.
Dzięki tobie. Dałem radę. Ubiłem trójkę zarażonych. Wiesz? No, dwóch było już rannych, ale... Posłuchaj. Mam dziś rodziny i... Mam tylko prośbę. Widzisz? O, tam. Moje radio. Muszę się z kimś połączyć. Trzymaj, tylko szybko. Jasne, jasne. Muszę. Halo? Mamo? Jesteś tam? Mamo? Nathan? To ty? Co się stało? Gdzie jesteś? Wszystko dobrze, mamo. Już prawie... Prawie tu kończymy z Barneyem. Z Barneyem? Obiecał, że ci włos z głowy nie spadnie. Nie pękaj, mamo. Słuchaj. Zdobyliśmy kryształy. Zdobyliśmy je. I zabiłem trójkę zarażonych. Dałem radę, mamo. Naprawdę musimy iść. Uciekaj stamtąd i wracaj do mnie. Barney dał mi słowo. Jasne. Niedługo. Niedługo wracam, mamo. Nathan? Co się dzieje? Nathan! Nathan! Fuck. To Barney. Był... Jesteś? Barney? Aiden. Jesteś tam? Tak. Próbuję znaleźć twojego brata. Barney już tu jest. Właśnie dotarł. Że... Co? Przecież miał... Nie ufał ci. Uznał, że chcesz zabrać kryształy. Wysłał mnie po swojego kumpla, żeby móc się wymknąć? To nie tak. Przyjdź na bazar. Wszystko ci wyjaśnię. Już ty kurwa świnio jedna. No to już było naprawdę granie na emocjach. Dzieciaka szkoda, no. Tego cwaniaczka ten najchętniej wpierdzielił pod zarażonego. Bym się nawet nie zastanawiał, po prostu bym go zostawił w chuj. O, ta gra działa na feelingi, naprawdę. 6:44, mam jeszcze półtorej godzinki niecałe do wschodu słońca, więc chyba zdążymy. Barney, kurwa, kutasie jeden ty. Blokadę centrum od miesięcy nie widziałem twoich dzieci. Cholera. Ponoć Barney znowu wpakował się w kłopot. Jak zwykle. Nic nowego. Jest nam teraz lepiej, co? To zależy, nie? Koleś był kutasem. Pod jego dowództwem SP byli jak wrzut na dupie. Wniosek jest chyba prosty. Lukasa nie ma, nam jest lepiej. Amen. Lepiej zamknij dziób, Barney. Gdzie Sophie? Znowu ty? Co ty robisz? Szpiegujesz mnie? A co? Masz coś do ukrycia? A masz coś do ukrycia? Zgadaliście o komendancie SP, prawda? Patrzcie, pan Ciekawski. Uważaj, gdzie wsadzasz nos. Możesz go stracić. Ten kutasiarz Lukas zasłużył na śmierć. Taka prawda. Barney, prawda jest taka, że jesteś idiotą, a stróżowie nas chronią. Chronią? Przed czym? Kto przejął nasz wiatrak? Stróżowie. Kto zajął metro? Pieprzony Lukas. Więc niech spierdalają, bo inaczej wszyscy skończą jak ich jebany dowódca. Dlaczego mnie oszukałeś, dziadu jebany? Miałeś na mnie poczekać. Miałeś, srałeś. Plany się zmieniają. Bałeś się, że zabiorę ci kryształy? Bać się? Ciebie? Nie żartuj. Mamy tu swoje interesy, pielgrzymie. I nic ci do tego. Przez twoje interesy zginęło dwóch ludzi. Pisklak był ci potrzebny, żeby mnie odciągnąć. Gówno wiesz o mnie i o moich ludziach. Pisklak był mi jak brat. Z jakiegoś powodu moja siostra chce z tobą gadać. Jej trójdupę. Zajeb mu. Należy się. Da się jeden ty. A, znowu zaczynasz ty! Myślisz, że teraz boli? To poczekaj. Kochana... Pielgrzym na bazarze? Ha, na jego miejscu...
Dobra, idziemy skontaktować się z naszą głównodowodzącą. Musimy ich zabić, Karl. Kiedyś byli naszą rodziną. Negocjujmy z nimi. Nie negocjuję się z szantażystami. Nie przypominasz swojej matki. Zresztą to ja tu dowodzę. Przygotuj ludzi. Dajemy Joemu te cholerne kryształy. Jebany tchórz. Wiem, co myślisz, ale musimy go posłuchać. To dla bazaru. Liczy się tylko bazar. Sophie. Daj spokój, Herman. Uratował Barneya, nie? Ciekawy ten twój braciszek. Nie polubiliście się, co? Nie była to miłość od pierwszego wejrzenia. Barney ma swoje wady, ale jego zaletą jest absolutna lojalność. A Old Villador ma tyle problemów. Potrzebuje ludzi, którym mogę ufać. Jakie macie problemy? Sporo rzeczy cię tu ciekawi, co, Aiden? Pytaj, co konkretnie chcesz wiedzieć? Dopytuję komendanta SP. Po śmierci komendanta wasze stosunki z SP-kami chyba się trochę skomplikowały. To mało powiedziane. Mówiąc konkretniej, mamy przejebane. Ale Lukas zasługiwał na śmierć. Dla miejscowych gorsza od niego była tylko zaraza. To na jego rozkaz stróżowie prawa zajęli nasz wiatrak. Zabierają znaczną część naszych zbiorów i wody, żeby zaspokoić swoje potrzeby. W zamian za co? Ochronę? Sama potrafię bronić swoich ludzi. Zaczęłam się tego uczyć już za dzieciaka. Po co wam te kryształy? Dlaczego Barney mnie nie posłuchał? Kryształy są cenne. Były nam potrzebne do pewnej transakcji. I teraz będziesz mógł pomóc. Jak pomogłem Barneyowi i Pisklakowi? Chyba nie do końca wyszło. Barney był w szoku, kiedy się dowiedział o Pisklaku. Dlatego cię nie posłuchał. On chce dobrze dla bazaru, Aiden. Myśli, że nas wszystkich obroni. Tak naprawdę to dzieciak. Był nastolatkiem, kiedy zmarła nasza matka. Ale nawet wcześniej, jak był mały, zawsze musieliśmy radzić sobie sami. Teraz jest dorosły i nikogo nie potrzebuje. I szkodzi sobie tym bardziej, im bardziej chce pomagać innym. Zapytaj o rozmowę z Karlem. Ta sprzeczka z Karlem. O co chodziło? Powiedzmy, że śmierć komendanta SP-ków pogłębiła problemy. Rozejrzyj się, Aiden. Co widzisz? Coś, o czym ludzie za murami mogą pomarzyć. Nikt z tych ludzi nie dożyje końca miesiąca. Dlaczego? Bo w krótkim czasie nasze zapasy wody wyczerpią się. 2 tygodnie temu miejscowy zbir Joe i jego kumpel Jack przejęli jedyną wieżę ciśnień w okolicy. Jeszcze niedawno żyli na bazarze, ale Karl wywalił ich za przekręty. Teraz się mszczą. Obłożyli wieżę minami i grożą, że ją wysadzą, jeśli nie będą dostawać cotygodniowego okupu w lekach, jedzeniu i kryształach. A ludzie nic o tym nie wiedzą? A ci wszyscy ludzie o niczym nie wiedzą? Nie wiedzą, jak mało wody zostało. Chciałam się tym zająć, ale Karl boi się wybuchu paniki. Zamiast tego poszedł po pomoc do SP. Oczywiście wrócił z pustymi rękoma. Oni pomagają tylko samym sobie, na pewno nie nam. Mają to gdzieś, że Joe zajął wieżę i zażądał pieniędzy za ochronę. Moja matka mówiła, nigdy nie targuj się z szantażystami, kiedy jeszcze tu rządziła. Czyli zanim Karl przejął władzę... Trzymała bazar żelazną ręką, a Karl się jej słuchał. Po jej śmierci zrobił się zarozumiały i zaczął się rządzić. Matka nie chciała, żebyś ty ją zastąpiła? Wiem, czego chciała dla ludzi. Wspólnoty i wolności. Zawsze to powtarzała. Ale nie pytaj, czego chciała dla mnie. Nie wiem, czy w ogóle dla niej istniałam. Była wspaniałą przywódczynią, ale gównianą matką. Co zamierzasz zrobić? Co zamierzasz zrobić? To, co muszę. Obiecałam pomóc Karlowi. Dopóki to on rządzi, będziemy opłacać Jacka i Joe'ego, a oni będą z nas wyciskać coraz więcej i więcej. I tak dalej, i tak dalej. Najważniejsze jest bezpieczeństwo moich ludzi. Udowodniłeś, że można ci zaufać. Chcę cię prosić o pomoc. Karl wierzy, że Joe dotrzyma swojej części umowy i da nam dostęp do wody. Ale ja jestem sceptyczna. Wysyłam ludzi na negocjacje z bandytami i chcę uniknąć niespodzianek.
Karl i nasi ludzie ruszyli już na miejsce, w którym ma dojść do transakcji. Dopilnuj, by poszło gładko. Mam ich osłaniać? Tak. Dyskretnie i z daleka. No dobra. Niech tak będzie. Dobra, mamy nową umiejętność. O, tu kolego, masz coś czerwonego. Ty w sumie też. Dobra, mamy jeden punkt walki. W sumie w końcu, bo tu już prawie mamy chyba kolejny, a tu jeszcze nie. Dobra, unik, aby oszołomić to, nie? Większe obrażenia, czy wykonać skłonny blok, aby oszołomić przeciwnika na dłużej i wywołać efekt spowolnienia. Dobra, wolę silny atak. Wolę silny atak, ale moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, opis, w opisie macie w sumie link do Discorda oraz do harmonogramu, gdzie możecie sobie podejrzeć, co będzie następne na naszym kanale. Trzymajcie się, hej hej!